Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na kanale Budujmy Lepiej w kolejnym odcinku. Szanowni Państwo, ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów. Jestem członkiem założycielem Akademii Budowy Domu, założycielem Instytutu Budownictwa Optymalnego. Na co dzień w pracy zawodowej zajmuję się inwestorstwem zastępczym, czyli organizuję proces realizacji inwestycji budowlanej pod kątem budowy, zarządzania budową, ale również pod kątem formalnym. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie o tym, jaka jest odpowiedzialność inwestora w procesie. W sieci, w poradach panuje bardzo dużo różnych informacji, a jeszcze rozmaita jest interpretacja przepisów. Szanowni Państwo, inwestor w procesie realizacji budowlanej, czy to duży inwestor, deweloper, duża firma, czy to mały inwestor, osoba fizyczna, ma szereg do wypełnienia czynności, za które ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność ta wynika bezpośrednio z przepisów prawa budowlanego, z kodeksu cywilnego, z kodeksu karnego, ale nie tylko. Szanowni Państwo, przystępując do procesu realizacji budowy, jakiejkolwiek budowy, czy to będzie budowa domu, czy to będzie budowa jakiegoś budynku socjalnego, biurowego, firmy, czy to będzie budynek gospodarczy, pierwszą rzeczą, z jaką mamy do czynienia, to jest działka. W tej chwili dużo się mówi o budynkach bez pozwolenia, o budynkach bez kierownika i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, wszystkie te rzeczy, o których się mówi, nie wyłamują się z procedury rozpoznania przede wszystkim możliwości prawnej zabudowy działki. Budynki możemy budować tylko tam, gdzie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy nam na to pozwalają. Czyli budowę budynku na działce konsultujemy, Szanowni Państwo, w gminie, w urzędzie gminy. Tam dostaniemy informację, czy na danej działce, aby na pewno wolno nam postawić budynek. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że kiedy słyszycie Państwo o budynkach bez pozwolenia, bez kierownika budowy, to oznacza to równocześnie, iż możecie Państwo budować wszędzie, na każdej działce. Tak nie jest. Szanowni Państwo, w procesie realizacji budowlanej dominującą rolę, jeżeli chodzi o procedury wszelkie, odgrywa prawo budowlane. W zasadzie, upraszczając mocno, można powiedzieć, że za cały proces realizacji budowlanej, każdej realizacji, odpowiada inwestor. To inwestor odpowiada za zatrudnienie odpowiednich osób o odpowiednich kwalifikacjach na odpowiednich stanowiskach. Czyli mówię tutaj o takich zawodach jak uprawniony geolog, uprawniony geodeta, uprawniony konstruktor, uprawniony architekt, uprawniony inspektor nadzoru, uprawnieni projektanci branżowi, uprawniony, Szanowni Państwo, kierownik budowy. Jeżeli inwestor w procesie realizacji inwestycji budowlanej zatrudni te osoby, a osoby te posiadają czynne kwalifikacje zawodowe i polisę OC, to wówczas ta odpowiedzialność inwestora jest niejako przekierowana na te osoby posiadające państwowe kwalifikacje zawodowe i, Szanowni Państwo, szczegółowe właśnie uprawnienia. Szanowni Państwo, jeżeli w procesie realizacji inwestycji budowlanej inwestor pominie zatrudnienie
wymienionych osób. Tym samym przenosi niejako odpowiedzialność na siebie. I teraz, w zakresie prawa budowlanego ta odpowiedzialność w zależności od sytuacji, od zadania budowlanego, od rodzaju tego zadania, może wyglądać bardzo różnie. To inwestor zobligowany jest rozeznać, z jakim rodzajem, z jaką kategorią prac budowlanych ma do czynienia i jakich fachowców uprawnionych do takiego zadania będzie potrzebował. Szanowni Państwo, tu się nic nie zmieniło od lat w zakresie tych przepisów. I teraz, w przypadku, kiedy inwestor nie dopełni albo skróci jak gdyby te formalności, dokona oszczędności tak popularnych wszędzie, wówczas naraża się sam na odpowiedzialność, ale już nie tylko tą bezpośrednio wynikającą z przepisów prawa budowlanego, również na odpowiedzialność cywilną, jak i, szanowni Państwo, w szczególnych przypadkach również na odpowiedzialność karną. Szanowni Państwo, musicie sobie Państwo sami odpowiedzieć na pytanie, czy mając w planach zadanie budowlane o wartości jakiejś, czy jesteście Państwo chętni przejmować ryzyko na siebie i wszelkiego typu odpowiedzialność zawodową, kiedy nie posiadacie tak naprawdę jako inwestorzy, nie projektanci, bez uprawnień, kiedy nie posiadacie, Szanowni Państwo, odpowiedniej polisy OC. Każdy uczestnik procesu inwestycji, zawodowy uczestnik, posiadający państwowe uprawnienia, posiada polisy odpowiedzialności zawodowej. Inwestor nie jest w stanie nabyć polisy ubezpieczeniowej takiej, którą posiadają ci uczestnicy zawodowi procesu inwestycji. Więc o tyle, o ile swego rodzaju odpowiedzialność w przypadku powstania szkody czy w przypadku naruszenia przepisów może być pokrywana z polis ubezpieczeniowych zawodowych uczestników procesu realizacji inwestycji, tak w przypadku, kiedy inwestor pominie gdzieś proceduralne zatrudnienie tych osób, nie jest w stanie skorzystać z polisy ubezpieczeniowej. Takich polis, Szanowni Państwo, na rynku nie ma dla inwestorów. Są bardzo ogólne ubezpieczenia od szkód, ale nie ma stricte polis zawodowych, ponieważ to są polisy zawodowe, jak sama nazwa mówi. Tak samo jak w przypadku polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej zawodowej lekarzy, prawników. Podobnie jest tu w procesie realizacji inwestycji budowlanej. Geolog, geodeta, projektanci, architekt, konstruktor, inspektor nadzoru, kierownik budowy posiadają zawodowe polisy ubezpieczeniowe. Szanowni Państwo, to są rzeczy, o których powszechnie się nie mówi. Mówi się powszechnie o tym, że upraszczamy proces budowy, upraszczamy proces projektowy, upraszczamy proces pozwoleń na budowę, ale musicie Państwo wiedzieć jednak, że te uproszczenia wszelkie wprowadzane, one w żaden sposób nie wprowadzają ograniczeń do przepisów ogólnych prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i kodeksu karnego. Szanowni Państwo, w budownictwie jest masa pojęć, funkcjonuje masa pojęć. W prawie budowlanym również. Każdy rodzaj zadania budowlanego ma swoją kwalifikację. Każdy rodzaj zadania budowlanego prowadzonego w różnym środowisku, w różnej tkance, w różnych okolicznościach może mieć przepisy właściwych, dodatkowych postanowień, których jest cała masa.
Przeciętny inwestor, rodzina, nie jest w stanie przygotować się do procesu realizacji inwestycji budowlanej pieczołowicie bez tej kadry zawodowej. Ponieważ wiadomo, na co dzień inwestor wykonuje zupełnie inne czynności. Oczywiście inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm specjalistycznych, powiedzmy inwestycyjnych, deweloperskich, które organizują procesy realizacji budowlanej, na przykład biurowców, na przykład osiedli. Tam raczej sztab prawników wie doskonale, jakie osoby powinny być zatrudnione na jakich stanowiskach i jakie polisy ubezpieczeniowe są niezbędne do tego, by ten inwestor, ten deweloper często, czy ten inwestor był zabezpieczony należycie. Szanowni Państwo, prywatny inwestor tego nie wie. Coraz częściej inwestorzy prywatni próbują minimalizować zatrudnianie osób w procesie realizacji inwestycji budowlanej, ponieważ słyszą zewsząd, że można. Nie sięgają już po interpretację właściwą, nie czytają przepisów prawa budowlanego, przepisy kodeksu cywilnego czy karnego, nie myślą w ten sposób. Słyszą, że można, więc działają. Szanowni Państwo, zalecam ostrożnie podchodzić do przygotowania procesu realizacji budowlanej. Dlaczego? Dlatego, że ta odpowiedzialność to nie jest wyłącznie odpowiedzialność w trakcie tego procesu, w trakcie budowy, czy w trakcie przygotowań do takiej budowy. Odpowiedzialność za proces realizacji inwestycji budowlanej to odpowiedzialność, Szanowni Państwo, na lata. Na lata. W interpretacji przepisów również jest mowa o karach. Szanowni Państwo, kary za niedopełnienia procesu formalnego w niektórych przypadkach idą w setki tysięcy złotych. Zalecam Państwu analizować przygotowanie procesu danego pod kątem właściwości tego procesu w oparciu o wszystkie przepisy, które taki proces regulują. Szanowni Państwo, w interesie inwestora jest zatrudnić uprawnione osoby. Zatrudnić chociażby po to, by mieć właśnie informacje o uprawnieniach zawodowych i polisę odpowiedzialności cywilnej, zawodowej tychże osób. W mojej opinii, z mojego doświadczenia wynika, że to się po prostu opłaca. Przy skali realizacji inwestycji w zakresie jak gdyby kosztów, koszty zatrudnienia właściwej kadry kierowniczej, kadry specjalistów, tych właśnie uprawnionych, są znikome, Szanowni Państwo. Tu nie ma miejsca tak naprawdę na żadne oszczędności, dlatego że w wyniku braku tych osób w procesie możecie narazić się Państwo na to, że koszty takie niespodziewane zupełnie, będziecie Państwo ponosić przez długie, długie lata. Szanowni Państwo, szukając informacji w prawie budowlanym, szukając informacji w artykułach różnych na temat procesu realizacji inwestycji budowlanej, odpowiedzialności, polis OC, uczestników takiego procesu, z pewnością znajdziecie Państwo informacje o tym, iż jeżeli inwestor nie jest przygotowany do takiego procesu i nie wie, jak taki proces zorganizować, to są na rynku jednostki, firmy albo osoby, które takie usługi prowadzą w charakterze inwestorstwa zastępczego. To jest to, czym zajmuję się ja, ale oczywiście nie tylko ja. Więc, Szanowni Państwo, podchodząc do procesu,
warto naprawdę zrobić rozeznanie wszystkich rzeczy związanych z tym procesem, czyli wszystkich czynności, wszystkich przepisów prawa i podchodzić do tego procesu w sposób świadomy. W sposób świadomy w sensie takim, że musicie Państwo ten proces przygotować, a ta wartość tych naniesień ma służyć Państwu na długie, długie lata. I warto tutaj też analizować wszelkiego rodzaju problemy, zagadnienia prawne, które w tym procesie, w tej inwestycji mogą występować w trakcie jej prowadzenia, ale i też później przez lata w trakcie eksploatacji lokalu. Szanowni Państwo, pokrótce tyle chciałem dzisiaj powiedzieć, ponieważ coraz częściej napotykam wśród inwestorów na niezrozumienie po prostu tego procesu, pojęć pewnych. Wynika to oczywiście z braku czasu, wynika to bardzo często z pośpiechu, w którym żyjemy. Szanowni Państwo, konsultujcie swoje zadania budowlane. Konsultujcie szeroko, konsultujcie albo właśnie z inwestorami zastępczymi, czyli z jednostkami, podmiotami, ludźmi, którzy takie procesy organizowali, bo oni rozumieją cały ten proces, ale również później konsultujcie też z tymi uprawnionymi w wąskich dziedzinach specjalistami, którzy posiadają właściwe uprawnienia i właściwe polisy OC. I szanowni Państwo, nie szukajcie tu w tym miejscu oszczędności. Nie warto. Tych oszczędności tutaj po prostu nie ma. Szanowni Państwo, tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa do przeczytania opisu pod filmem. Zapraszam Państwa do przejrzenia wcześniejszych filmów na tym kanale. No i oczywiście zapraszam do oglądania przyszłych odcinków i śledzenia tego kanału. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo, budująco. Pozdrawiam i życzę Państwu samych dobrych i dobrze zorganizowanych, bezpiecznych inwestycji. Dziękuję.